Przypomnę, naszym gościem jest Ignacy Śmigielski, historyk, regionalista z Wysokiego Mazowieckiego, chociaż z wykształcenia leśnik. Dlaczego historia? Może krótko na początek. Dlaczego historia? Proszę Państwa, nie wiem. Po prostu człowiek się rodzi z jakąś tam już pasją. Później może tylko kształtować. Stąd zainteresowanie tym wszystkim, co się w regionie działo. Ja podzielam takie zainteresowanie. Jestem zdania, że każdy wybitny historyk powinien zaczynać od zbadania swojego regionu, miejsca, gdzie się urodził, bo to po pierwsze weryfikuje wszystkie wydarzenia, po drugie, no po kontakcie z, z ludźmi człowiek nabiera pewnego dystansu i do wydarzeń, ale także dba o prawdę i o słowo. Pisząc książkę człowiek bierze na siebie wielką odpowiedzialność, bo nie... Nie wolno pomylić ani nazwiska, ani miejscowości, z której ten człowiek pochodził. Dla mnie tutaj te strony i te nazwiska są oczywiste, ale myślę, że dobrej książki nie napisze nikt spoza tego miejsca, gdzie się urodził. Tak? Trzeba po prostu wniknąć w ten klimat, trzeba poczuć te miejsca, które się odwiedza, bo równolegle z powstającą listą odwiedzałem z ojcem wszystkie miejscowości. Mieliśmy wykaz tych ludzi, tak? Miejscowości, z których pochodzili. I objechaliśmy wszystkie wioski, pytając o rodziny harleczyków. I pytaliście o wszystkich harleczyków? Odwiedziliście ich domostwa? O dawne? Obecne? Czy odwiedziliśmy wszystkie rodziny? Mało, która się do dzisiejszych czasów nie, nie zachowała. Było tak, że rodziny po prostu wymarły przez te ponad 100 lat. Ale mieliśmy też dużo szczęścia, bo Niejednokrotnie pierwszy odwiedzany dom, na przykład gdzieś tam pod Tykocinem, okazywał się domem, gdzie jeszcze żył syn lub córka. I wtedy ci staruszkowie otwierali albumy i pokazywali nam zdjęcia, które użyczyli do tej książki. To wspaniałe, bo można było się spotkać, co prawda nie ze świadkami tychże wydarzeń, czy uczestnikami tychże wydarzeń, no ale z rodzinami. Pewnie wielu osobom się przypominały pewne wydarzenia, pewnie byli zainteresowani tymi opowieściami albo także losami. Prawda jest taka, że wiele z tych rodzin także dowiadywało się ode mnie, że ich dziadek był na przykład w Ameryce, walczył z Niemcami na froncie francuskim. Dla nich to ta wiedza była po prostu niedostępna, bo potomkowie tych Heleczyków i oni sami w okresie PRL-u panicznie bali się. Po prostu systemu, tak. Oni by za to byli ścigani. A większość z nich wyjechało do Stanów Zjednoczonych i ta dziejowa luka no po prostu została do dzisiaj. Postaram się ją uzupełnić. Mam nadzieję, że dobrze. No właśnie, skąd owi halerczycy pojawili się, tak w cudzysłowie mówiąc, bo to przecież Polacy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, czy to były te emigracje spod zaboru, ucieczki ewentualnie przed poborem do armii carskiej, albo za uczestnictwo no ludzie uciekali, bo uczestniczyli w powstaniach, w konspiracji. Czy to się potwierdza? Tak, o tym traktuje właśnie pierwszy rozdział mojej książki. O, tam jest bardzo szczegółowo wyjaśnione, jakie były kategorie Halerczyków, głównie był to najstarszy syn z danego domu, już taki kilkunastoletni chłopiec, który razem z kolegami, y, transportem, na przykład do Bremy albo do innego portu, gdzieś tam w Holandii, stamtąd do Stanów Zjednoczonych, mniej więcej na przełomie y, 1909, 10,11 rok. I oni tam po prostu pracowali w najtrudniejszych warunkach, w hutach, w kopalniach, y, ale mieli zagwarantowaną pracę tak w takich miejscach. Ich największym skupiskiem były Stany Pensylwania, Nowy Jork. I tam po prostu oni po pracy ćwiczyli się w Związku Sokołów Polskich w Ameryce. No i tę kondycję jednak mieli. Ciężka praca też robiła swoje. Znakomicie mogli znosić później te trudy żołnierskie, co udowodnili później Halerczycy. Oczywiście, bo trzeba pamiętać, że Halerczycy... Dzięki umiejętnemu dowództwu była to formacja, z której stosunkowo najmniej żołnierzy zginęło. Oni byli najlepiej uzbrojeni, najlepiej wyszkoleni w stosunku do tych poborowych z wojska polskiego, którzy do nich później zostali dołączeni. No, mieli przecież w swoim wyposażeniu nie tylko świetną broń, nie tylko mundury, bo Przecież nie wszyscy w polskiej armii mieli owe mundury, mieli buty, mieli także tankietki, mieli samoloty. To trudne do wyobrażenia, jak wyposażona była armia generała Halera. Tak, oni bazowali na tym sprzęcie francuskim, tylko niestety, późniejszy ich obraz, już po roku 1939 został mocno zafałszowany, został umniejszony na, czy na, na korzyść Legionów Piłsudskiego. Dzisiaj, jeżeli mówimy z okazji rocznicy 11 listopada o podległości, niepodległości, no to są piosenki, mówi się o Legionach, o Piłsudskim Józefie, rzadziej o Wojsku Polskim regularnym, tym armii, a o Choleczykach nikt nie wspomina. A mieli na przykład wybitny udział w Cudzie nad Wisłą. Tak jest, jeszcze wcześniej wiosną 1920 roku oni byli oswobodzicielami pomorza, dotarli do Puska, gdzie odbyły się zaślubiny Polski z morzem, a także w roku 1920 już mniej licznie, bo część z nich została zdemobilizowana, oni brali znaczny, znaczący udział w bitwie w okolicach Radzymina, a głównie w okolicach Zamościa, gdzie odbili atak armii Konnej Budionego co pozwoliło później wyprowadzić ów manewr z, z Nadwieprza. No i później Bitwa Niemeńska, to wszystko Halerczycy. No i także wspomnieć trzeba te związki nie tylko z miejscem urodzenia Halerczyków, ale także z późniejszymi losami tych oddziałów, które zostały między innymi rozlokowane w naszym regionie. No udało mi się ustalić, że na przykład 71. Pułk Piechoty w Zambrowie jego rodowód sięga armii polskiej we Włoszech, która była z częścią składową armii generała Halera. Tak samo 42 pułk piechoty w Miamstoku. On brał swoje początki w 42 pułku piechoty strzelców Kresowych. czyli to była jednostka stricte halerowska. No a żołnierze to byli owi jeńcy. Wzięci na froncie włoskim z armii austro-węgierskiej, bo oni później się pojawili we Francji, zostali przewiezieni pociągami, jak wspominałem, po to, żeby można było ich przyłączyć do armii generała Halera. Czyli takie związki są. Wracając do żołnierzy z powiatu Wysokow-Mazowieckiego, powiedział pan o kapitanie później poruczniku z Skarży... Wincentem Skarżyńskim. Skarżyńskim. A kto jeszcze miał taką szarżę oficerską? Kto dosłużył się, że tak powiem, na polu walki? Wybitną postacią, której poświęciłem osobny rozdział w tej książce, jest ksiądz Marian Godlewski. On pochodził ze wsi Godlewo-Piętaki w gminie Czyrzew i był w stopniu majora. Był księdzem kapelanem. Człowiekiem bardzo zasłużony, bo on jeszcze w latach na, na wiele lat przed pierwszą wojną światową, był misjonarzem, opozycjonistą przeciwko zaborcy rosyjskiemu. Też wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, tam zakładał polskie parafie na wschodzie. No, i był oficerem pierwszego pułku strzelców polskich we Francji, brał udział w walkach frontowych, później już po przybyciu do Polski walczył na Ukrainie. W ciągu swojego żywota został aż siedmiokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych i w, w jego wspomnieniach i wspomnieniach kolegów zachował się wyjątkowo ciekawe informacje, że on po prostu zagrzewał regularnych żołnierzy do walki. Gdy żołnierzom na, na Ukrainie odmarzały palce, nie byli w stanie strzelać, on przejmował od nich karabin maszynowy i osłaniał odwrót swojego oddziału. Tak samo strzelał do bolszewików i... Ja go nazwałem po prostu w, tych, w tym rozdziale pogrącą bolszewików, bo prawdopodobnie w tym pułku on ich zabił najwięcej. Jeśli państwo jesteście zainteresowani losami halerczyków, to odsyłamy do książki Ignacego Śmigielskiego bohaterowie powiatu wysokomazowieckiego, tom pierwszy, Halerczycy, bo będą tomy następne. Tak, już jestem przygotowany do praktycznie kontynuacji tej serii. Równolegle z haleczykami zbierałem materiał i w terenie, i w, archiwa, i w archiwach yy, o piłsudczykach, dowborczykach, żołnierzach z 1920 roku, powstańcach styczniowych, a także żołnierzach kampanii wrześniowej 1939 roku. Każda księga prawdopodobnie będzie opasła o ponad 600 stron, dużego formatu. I bogato ilustrowana w oryginalne zdjęcia. Takowa również jest ta pozycja, o której przed chwilą wspomniałem, a rozmawiałem dzisiaj z naszym gościem, Ignacem Śmigielskim z Wysokiego Mazowieckiego, regionalistą. Odsyłam Państwa do internetu. Tam znajdziecie naszą audycję na stronach Radia Białystok, a także na różnych streamingach. Lech Pilarski, do usłyszenia.